Cześć, z tej strony Som, a dzisiaj przedstawię Wam omówienie trailera odcinka Anansi. Trailer jest mega ciekawy, ponieważ Nino dostanie tam swoje Miraculum. Chcecie poznać szczegóły? Zapraszam do oglądania. Destination Paradise. Hej, z tej strony są Pony, a dzisiaj przedstawię Wam trailer odcinka Anansi. Chcę tylko powiedzieć, zanim zaczniemy, żebyście zostawili suba na kanale, jeśli materiał Wam się spodoba, ponieważ aż 18% osób oglądających mnie nie subskrybuje tego kanału. Dlatego bym bardzo Was prosiła o tego suba oraz o jakąś przyzwoitą łapkę w górę, tak dla zasięgu. Jeśli dobijecie tak gdzieś z... no nie wiem, powiedzmy 70, biorę się za nagrywanie następnego materiału. To jak? Mamy umowę? Zapraszam Was również na mojego fanpage'a oraz grupę, linki macie w opisie. To kończę już gadać i zabieramy się do omówienia. Na samym początku mamy rozmowę pomiędzy Anansi a Alią oraz Nino w tle, który wygląda na nieco zszokowanego. Boże, Nino, ty stalkerze. Anansi chce się siłować na ręce wraz z Ninem, a ten podejmuje wyzwanie jemu rzucone. Kiedy chłopak nie może pokonać starszej siostry Ali w pojedynku, to Marinette pomaga mu wygrać, co zszokowało wszystkich obecnych, a Mari udaje, jakby nic się nie stało. Następnie widzimy, jak trójka bohaterów, czyli Mari, Nino oraz Alia, podziwiają fajerwerki z dosyć wysokiego punktu. Granatowłosa dziewczyna jest dosyć mocno podekscytowana ich widokiem, natomiast chłopak w czapce wygląda na nieco przybitego, gdzie szatynka próbuje go pocieszyć. Adriana niestety nie ma z nimi, ale podziwia wszystko poprzez wideorozmowę z Marinette. Teraz pojawia się temat pająka, więc jeżeli masz aranchofobię, czyli dla niewiedzących jest to lęk przed pająkami, wyłącz materiał bądź nie patrz na zdjęcia. Nie chcę potem mieć skarg w komentarzach, że mogłam ostrzec. Kiedy Alia przegląda coś na telefonie, to na szybę wchodzi przemieniona Anansi w formie dużego pająka. Porywa Alię, tworzy wszędzie sieci, zwłaszcza jedną gigantyczną na łuku triumfalnym, gdzie uwięziła dziewczynę. Nino jest parodią czarnego kota i próbuje walczyć z Anansi, jednak na próżno i robi tylko siebie błazna. Na pomoc jak zwykle przybiegają nasi bohaterowie i próbują również pokonać Anansi, jednak bez żadnych skutecznych rezultatów. Złoczyńca rzuca w ich stronę auto, a czarny kot ratuje siebie oraz swoją miłość przed zmiażdżeniem ich przez pojazd. Następnie Anansi kieruje się w stronę uwięzionego kotka, który jest na gigantycznej pajęczynie i nie ma jak się uwolnić. Ostatnia scena jest jedną z najbardziej ciekawych według mnie, ponieważ mistrz Fu zdejmuje swoje Miraculum oraz daje je Marinette. Na tym trailer się kończy. Najbardziej ciekawi mnie wątek mimo wszystko z Nino. Jestem ciekawa, jak to wszystko się potoczy, bo jednak to będzie nowy bohater. Chcę zobaczyć, jaką Nino będzie mieć transformację oraz jaką formułkę. Pewnie znając życie, to polskie tłumaczenie będzie takie nijakie, ale to nie zmienia faktu, że mega jestem ciekawa całego tego wątku Miraculum Żółwia. W jaki sposób chłopak dostanie Miraculum? Zapewnie podobnie jak Alia, czyli Marinette Kobiedronka mu je wręczy. To zobaczymy, kiedy wyjdzie odcinek. Jestem ciekawa, czy również będzie jakiś wątek pomiędzy przemienionym Nino a Alią. Mam na myśli, że nasz żółwik będzie w jakiś romantyczny sposób traktować Alię, bo jako Nino zbyt się wstydzi? Musimy poczekać. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Jeśli odcinek się spodobał, to zostaw suba oraz łapkę w górę, a sprawisz mi tym ogromną radość. Pamiętajcie również, aby wbić koniecznie na grupę i fanpage'a oraz dodatkowe social media takie jak Ask, Gmail czy Discord. Ja uciekam, słyszymy się w następnych materiałach. Kopytko!